Cześć, Joegoski Bar, serdecznie witam Cię, zapraszam się na kolejny odcinek z serii Titan Questa. Ostatnio zostaliśmy się tutaj, ale widzę, że jeżeli chodzi o FPS-y w tym miejscu, to nic się nie zmieniło względem skoków. Tymczasem ucieknijmy trochę przed tymi upiorami śmierci. Może one jakoś tam specjalnie obrażeń nie zadają takich, żeby no, nie wiem, żeby od razu nas zabiły. Ale mimo wszystko, wolałem kawałek uciec, bo skubańcy mieliby trochę jednak siły, by ze mną powalczyć. Dobra, tymczasem, jak to już tutaj zabite, to już reszta nie ma szans. Widzę, że dosyć dużo skrzynek leży w tym miejscu. Skrzynek, nie skrzynek, grobowców. Wszystko trzeba skałcić. Małe eliksiry zdrowia. Dużo. Przede wszystkim pieniędzy i to jest najważniejsze według mnie tutaj, żeby szukać tych pieniążków, bo możemy ich tu naprawdę zdobyć dużo, a przy okazji no dużo są warte rzeczy, które jakoby chciałbym posiąść, nie? A no mnie nie stać niestety na niektóre rzeczy. Trochę miksturek nie zaszkodzi oczywiście. Te trupy to tylko te licze dają jeszcze radę z obroną. Tak, poza tym to tutaj to niezbyt wielkie postępy. No kurde, jak te licze dają radę, to nie mam normalnie pytań. O, dwóch upiorów ognia mnie tutaj dopada. Znaczy, upiory ognia. Upiory ognia są chyba nawet mniej, mają mniej obrony niż magowie. A to jest trochę dziwne. Otwieramy. Hajs musi się zgadzać. No i tutaj się znowu wysypał hajs na przykład. Nie, skrzepy nie, to nie jest mi potrzebne. W każdym razie małe eliksiry to zbieram, bo małe eliksiry zawsze się przydają. Gdybyście nie popatrzyli, to zaraz potrzebuję eliksirów zdrowia, więc używam ich jak tylko można. Oj, 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 to się, żeby się tu szykowało grubsze czyszczenie tego. Bo takie, tak na to mi się zabiera tutaj, że będę musiał czyścić wszystko, jak to idzie po kolei. Hoplita. Strasznie dużo tego tutaj po prostu idzie i nie wiem, które zabieramy czy zabijamy pierwsze. Przede wszystkim jednak grobowce trzeba skautować. A zombie też niezbyt silne. Przynajmniej teraz się takie wydają, bo nie są zbyt odporne chyba na ogień. Grobowiec. Oż ty w mordę. Chciałem jakaś trucizna dopaść. Czy inna zaraza. A, rzucają się na mnie. Skubańcy. No nie, musiałem akurat w obrębie zarazy wejść. Serio. Ale widzę, że ona też dopada szkieletów. A co za tym idzie? Dobrze w sumie, że nie wszedłem. Tu cyk. Łupimy jak tylko się da. Oczywiście nie licząc jakichś tam gratów, bo ja jako tako, no niestety nie mam za bardzo miejsca na zbieranie. Mam inne rzeczy, nie? Mam te wszystkie pióra, nie pióra, takie do zaklinania różnych rzeczy. Gorgona. I co wy tu macie? Pełno skrzyni tu macie przede wszystkim. A, czyli tu zrobimy tak jakby kółeczko. To tu raczej już nie będę wracał. O, przepraszam was. O Boże, ale mi się kisnęło. No i możemy iść dalej. Idziemy dalej zbierać ewentualnie inne graty, nie? Oczywiście mi się jeszcze. Wow, przeszkadzają. Dobra, ale nie, tym razem nie mogę się rozpraszać za bardzo. Więc spróbujemy trochę tyrana z Krety pocisnąć. Nie wydaje mi się, że tak za bardzo silny, natomiast no, trochę z obrażeń zadaje, więc wolę kawałek sobie uciec. Dać sobie szósteczkę. O właśnie, o tym mówię. Że niby nie zadaje, ale jednak coś zadaje. Wyciągamy go.
Zaraz go zabiję. No i proszę bardzo. Zadanie poboczne zostało zaktualizowane. Klatka upiora. Sprzedamy oczywiście te śmieci, które tutaj od niego wypadły. Zadanie poboczne natomiast. Znajdź i obroń artefakt w Knossos. Spotkaj się z pretoriańskim agentem w ateńskich dokach. To już zrobiłem. To już zrobiłem. Legendy po części mówi prawdę, ale on już nie będzie sprawiał kłopotu żyjąc. No i dokonałem już tutaj śmiałego morderstwa na umarłym grobowce. Scouting. Żywy scouting, jak nie ma co. Dobra, to możemy stąd wyjść tak naprawdę i udamy się w dalszą podróż, ponieważ zaraz po wyjściu jeszcze, znaczy przestaniu nagrywania, przystąpiłem, no, za dużo tego, przystąpiłem do dalszej podróży, znaczy dalszej podróży, kawałek dalej, by po prostu mieć jakiś bliższy, jak się okazuje, bliższą fontannę, no i ją odkryłem już i w tej chwili jesteśmy troszeczkę dalej, tak naprawdę, nie spodziewałem się, tutaj zaraz jeszcze, chociaż nie, bo przed chwilą wybiłem te stwory, dochodząc tutaj. Więc nie jest źle. Tutaj mamy kapliczkę, ewentualnie, a tutaj mamy właśnie fontanna reinkarnacji, kolejna. Nie wiem, co tu może nas jeszcze spotkać, chociaż coś tam zielonego widzę, więc chyba jakiś sklepikarz. W którą stronę ja tutaj, nie wiem, idę, podkrywam sobie trochę mapy. Może coś ciekawego znajdę, może nie. Warto jednak to sprawdzać. Może jakieś skarby będą ciekawe. Nie pogardziłbym jakimiś skarbami ciekawymi. O, nie, słabe paciorki to nie chcę. Chociaż to ma stosunkowo mało miejsca zajmuje w porównaniu do wartości. Zresztą ten jest akurat naprawdę słaby. Ale może 200 za niego dostanę. Ale lepszy ryc jak nic. A tam jest jakaś kolejna fontanna, więc zaraz dojdziemy do pewnie kolejnego miasta. Na Knossos oczywiście, więc musimy dalej szukać pewnie miejsca, w którym znajduje się ten ukryty artefakt. I skrzynia kolejna. A to w niej? Złoto jakieś. Co to złoto, nie? 592 sztuki. Kurde, przestań mnie tu nawalać. Jeszcze ucieka. Solidnie. No, no, odejdź. O ty mendo. Czy chciał mi uciec? Tutaj nie ma już jakichś skarbów? Nie, to wszystko. W takim razie idziemy do góry. Ale oczywiście wybijając przy tym wszystkich przeciwników wokół. Chociaż nie są zbyt jakoś trudni, ale wolę nie mieć jakichś pleców tam większych i ewentualnie może poszukać czegoś ciekawego, co mogło wydropić ze skrzynek, które one mogły wypilnować. Tutaj nic, więc tutaj po wybrzeżu tylko dotąd mógłbym już tu iść. To tutaj sobie skasuję te menady. Może znowu jakaś pobliska jaskinia będę, w której jakieś zadanie poboczne ewentualnie, czy coś w ten deseń. Nie, to tylko skrzyneczka. Coś tak nie zmieni... właśnie. O, właśnie o tym mówię, że warto te skrzynie przeszukiwać w poszukiwaniu właśnie zielonych rzeczy. Ale ten topór mi się raczej nie przyda, bo ja to z toporami się nie będę zajmował. Natomiast go sprzedam za dosyć ciekawą sumkę, chyba, z tego co podejrzewam. A, to jakiś handlarz jest. Panie handlarzu. Trochę hajsu mi wpadnie, wiem o tym. Pan lubisz skupować takie rzeczy. Miksturek walniemy i idziemy dalej. Teraz, fontanna i reinkarnacji odpaliłem, ta. Tu w dół nie pójdę. Staje mi tylko tędy iść. No to idziemy. Klify Karaitos. Nie wiem, gdzie się tędy dostanę w ogóle. Pewnie będę musiał wrócić potem do Knossos. Znaczy, cały czas w sumie chyba w Knossos. Ale trzeba będzie wrócić gdzieś tam, żeby znaleźć ten artefakt magiczny. Zresztą mi przypomina to miejsce tutaj. Przypomina jakąś świątynię już. Tego co tu widzicie.
Ale tu się nie mogę dostać, więc to jest dopiero część tej jaskini, tak na, znaczy jaskini, Boże, świątyni. Zobaczymy, co tam ciekawego w środku będzie się działo. Mroczna Celeno, bohaterka harpii. Nie wypadło mi nic ciekawego, szkoda. A mogło być tak fajnie, coś pięknego wypaść. Coś, co by mnie zainteresowało. O, to tego wypadło. Zaraz. Chore pióro, tak? Czy to chore pióro mamy? Idealne. Idealne. Dwa. Dwa idealne? Tam było chore chyba. Z tego co się. No dobra, nieważne. Myślałem, że będzie chore. Jak chore, to by było na zbonowanie pewnej części zbroi. No ale, że nie ma, no to trudno. Idziemy w takim razie dalej. Znowuż. Pod górę jakaś świątynia na pałac w Knossos. A tak, kojarzę to miejsce, ale kojarzę to miejsce ze swoich wypraw po świecie, że tak ujmę to. Znaczy, no po prostu byłem na wakacjach, to widziałem. Niewiele z tego zostało, chociaż i tak tutaj już widzę trochę ruiny. Taki trochę zaniedbany jest. Tak jakbym, nie wiem. Nie wiem, w jakich czasach w ogóle się gra rozgrywa, więc. Ciężko stwierdzić. Tutaj zbezczeszczony trupik. I idziemy dalej, gdzie widziałem. Oj, dosyć dużo tutaj tego stworzeń jest trochę. Najgorsze są te ortusy dalej. Czy nic nie zmieniło w kwestii ich siły rażenia? Jest naprawdę duża. Jak na takie stworki, nie? Tak poza tym nie ma nic. Mały eliksir zdrowia. I co, ja mam pewnie przeczyścić ten cały pałac w poszukiwaniu tego artefaktu dziwnego. No to trzeba przeszukać. Nie wiem, na ile mi to zajmie. Może to się rozłoży na 2-3 odcinki, zobaczymy. W każdym bądź razie chyba zbliżamy się powoli ku końcowi gry, nie? Tak mi się zdaje przynajmniej, że ku końcowi się gry zbliżamy, no bo już w końcu ostatnia wyspa. Już więcej nie ma żadnych teleportów. Tam sobie robię po swojemu trochę misji głównych, trochę pobocznych. Ale to widzicie, widzicie, trochę robię, trochę nie. Ale na pewno nie jest tak, że lecę tylko głównym wątkiem fabularnym. To było głupie dosyć. A tu jest jeszcze jeden szkielet, ty cwaniaku. Dość długo kasacja tych wszystkich stworów zajmuje, ale może to i dobrze, że... też trochę zajmuje mi rozwalanie tutaj wszystkich, a nie tylko takie chodzenie z misji do misji. Trujące zombie. Duże to musi być, duży kompleks na pewno. Każde piętro sprawdzimy na pewno, bo coś mi się zdaje, że gdzieś tu w pobliżu musi być ten artefakt. Chociaż póki co jeszcze żadna żadna przesłanka ku temu nie była tutaj gdzieś zainscenizowana, ale myślę, że mówię, nie, w niedługim czasie coś się tu stanie w końcu. Nic, nic. O, ta nutka jest świetna. Dobra, jest po prostu nuta. Dobra, wyrzeźniłem tu wszystko, ale nie ma za bardzo co zbierać po nich, bo tak naprawdę gruz tutaj jest. Tu już byłem, w tym regionie zdaje się, ale chyba są tutaj po tej stronie jakieś schody. Czy nie ma? Nie ma. No bo po co? Dobra, to idziemy dalej. Ten cały pałac w Knossos trzeba zwiedzić w końcu, póki jest jeszcze w jednym kawałku, można tak powiedzieć. Tylko że no, nieliczne przejścia są tutaj, tylko że trzeba na pewno każde sprawdzić z nich. Każde, które się oczywiście da. Wow! Automatokoi. Co to za wojownicy? To jakieś, są jakieś tryby, to jest jakaś starożytna technologia chyba Greków. Aczkolwiek, nie, Persów nie, Persów nie. Zaraz, kto to jeszcze
Starożytna helleńska technologia to musi być. Bo innej opcji nie ma. Żelazny kopis. Ale nawalają jak wściekłe. Że im się jeszcze te tryby nie zardzewiały. Tu z tej strony już nic. Natomiast widzę tu pomniczek jakiś. Niestety w tym pomniczku nic, a nic. I nic ani widzę, ani słychu rzeczy, której szukam. Wiem na pewno tylko, że idę dalej. Je. Trujący zombie. O, widzę jakieś wejście do jaskini, więc pewnie zaraz będziemy wbijali do miejsca, które trzeba będzie dosyć poważnie zeskautować i sprawdzić, czy nie ma tam czegoś, co mogłoby zainteresować moją osobę, która lubi skaucić tutaj. Po tej stronie pełno szkieletów. Przydałoby się też jakiś wodospad w ogóle, bo jakbym tutaj teraz padł, nie daj Boże, to musiał taki kawał drogi potem zasuwać w sumie. Aż stąd. Nie no, nie jest tak źle w sumie. Dobra, idziemy dalej. Będziemy zajmowali sobie czasu pierdołami. O, znowu. Automatoi, sorry. Tak trochę z japońskiego, jakbym wziął sobie i zapożyczył. Znaczy, oni nie są jakoś tam specjalnie wielcy, w sensie, że silni, ale na pewno trochę dają z obrażeń. Jep. Myślę, że tu sobie jeszcze chwilę po skałce i zaraz zakończę odcinek, żeby nie był też zbyt długi. Ja sobie nagram oczywiście zaraz następny, jeżeli ten skończę, a wy zobaczycie sobie go tydzień po tygodniu. Mam też taką nadzieję. Tylko, że na razie tu skałcimy. Więc tylko tą całą powierzchnię sobie oczyszczę, żeby nie mieć problemów jakichś, ewentualnie, że coś przeoczyłem. No i wtedy się udamy do środka już w kolejnym odcinku. O jest. Poziomik. Szczęść Boże. Dobra, więc poziom mamy. A to coś podawałem, ale nie wiem czy dobrze. Mistrzostwo łowów. Sieć z haczykami. Zew łowów. Ci, którzy odpowiedzą na zew łowów, będą walczyć z większą szybkością i sprytem. 45 odrażeń przez 3 sekundy. Możesz przestawić przynęty, które ściągnie uwagę pobliskich potworów. Ziołowy lek. Więc najczęściej rozpoznaje i wykorzystuje działania do pozwolenia leczniczych basałów. Nie, to raczej nie. To jak już. Okej. Okay. Jeszcze w postać. W postać mieliśmy sobie pójść w siłę i w zręczność. Jeszcze trochę będę sobie mógł nosić lepszą broń. Bo na tym mi też zależy trochę, bo no ta już zaczyna się powoli nie sprawdzać. A tamta by była lepsza już. To wbijemy jeszcze jeden poziom i będzie idealnie. Tylko wbij tu jeszcze jeden poziom. Jak to nie jest takie proste już teraz na tym poziomie, na tym etapie gry, to już nie jest takie proste, by ten poziom jeden, no wbić. Sorry, frajerzy. Jeszcze tu dużo jest tego, żeby zeskałcić? O, to Makai. Trochę się tu pewnie rzuci. Trochę więksi, trochę więksi. Pełno tego w każdym razie. I wiem, że nie jestem zbyt silny przeciwko nim. Jakoś tak niespecjalnie te ogień im coś ich rusza, więc trzeba uważać. Żeby nie wpaść na jakąś potężną ich grupę. Chociaż tutaj, no po prostu głupota ich trochę zżarła, bo mogłoby im mniej więcej zaatakować. Ale no jest trochę i tak czy siak. Rozpadają się dosyć fajnie. I dosyć szybko też w miarę padają. W miarę, bo w miarę, ale jest. O, już mam wejście do tej jaskini nawet.
Tylko weź tu najpierw rozwal wszystkich. Konstrukcja. Te mniejsze trochę są słabsze. Chyba oczywiste w sumie, no ale... Jakoś tak. Dobra. Skrzynia wysokiej jakości. I co z niej wypada? Oczywiście tylko tyle. Tam tylko pominąłem. W tym miejscu jednym. Tak naprawdę ich... No dobra. Więc to zobaczycie dalej, co się stanie w następnym odcinku, więc żegnam się teraz z wami. No i do zobaczenia za tydzień. Na razie.